czytam tytuł z Gazety Prawnej. Polacy podczas wojny zabili więcej Żydów niż Niemców. To są słowa pana Grossa. Natomiast prokuratura na to odpowiada, Jan Tomasz Gross nie znieważył narodu polskiego. I tu była opinia między innymi jednego z biegłych powołanych w tej sprawie, historyka pana Gontarczyka. I pan Gontarczyk przeprowadza dosyć, moim zdaniem, karkołomne rozumowanie. Nie ma dokumentów, które stwierdzają, ilu Niemców zginęło z rąk Polaków. Nie ma oficjalnych dokumentów, ilu Żydów zginęło z rąk Polaków. W związku z tym stwierdzenie, że Polacy zabili podczas wojny więcej Żydów niż Niemców, nie jest fałszywe. Tak z logicznego punktu widzenia. Czyli jest to możliwe, prawda? No bo nie ma dokumentów, które pozwalają to stwierdzić. No wprawdzie nie ma takiej ścisłego wyliczenia, ile zabiliśmy Niemców, ale z Niemcami walczyliśmy na wszystkich możliwych frontach przez całe 5 lat wojny. Natomiast skala szmalcowników według nawet Hannah Arendt, żydowskiej filozof i znawcy tematu, to był margines społeczny. To, że Gross kłamie i opowiada różne rzeczy, to mnie nie dziwi, ale że pan Gontarczyk podpisuje się pod takimi tezami i próbuje je udowadniać właśnie tym, że nie ma ścisłych wyliczeń, no to panie Gontarczyk, czy pan zmienił zawód? Historyk, który zajmuje się II wojną światową, pod takim stwierdzeniem się nigdy nie podpisze. I właściwie to jest zadanie dla IPN-u i dla Rzeszy, żeby rzeczywiście wyliczyć tak naprawdę, jak to było. Margines i walka na śmierć i życie Polaków od 1 września 1939 roku do maja 1945 roku, bo w to trzeba wliczyć i 350 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i Armii Andersa i Narwik i Tobruk i wszystko, bitwę o Anglię, to w zasadzie nie wymaga komentarza. Po prostu, nie wiem, pan Gontarczyk boi się, że straci gdzieś posadę i to powiedział, bo jako historyk na pewno ma świadomość, że bredzi po prostu. Czyli jak byt kształtuje pewnie świadomość, prawda? To moim zdaniem okropna wypowiedź, no ale no trudno, nie mamy wpływu na to, że ktoś takie rzeczy mówi, możemy tylko to w jakiś sposób piętnować, no przedstawiając te rzeczy państwu. Po prostu nie wierzyć w te bzdury, z tym, że to nie bierzmy tego personalnie, to jest działanie i sądów, i Gontarczyka, to jest działanie przeciwko państwu polskiemu i tyle. No. No i proszę Państwa, zapomniałam o rzeczy najważniejszej, dlatego że tu Stacja Niezależna Lublin, dziękuję bardzo za Państwa wpłaty. No i tak ponawiam jeszcze za każdym razem tę prośbę, dlatego że no to jest ważne, żeby istniały te niezależne media, dlatego że w telewizji państwowej puszczą to, co uważają. W TVN-ie oczywiście też leci sieczka, no, a tu stacje niezależne, na szczęście jest ich sporo i ten nasz lubelski niezależny Lublin jest bardzo ważny dla nas wszystkich. Także bardzo proszę o wspieranie, o wpłaty i to pozwala na modernizację. Tutaj już panowie planują modernizacje techniczne, które ułatwią emisję i projekcję programu. Dziękuję bardzo z góry za wszystko. Do widzenia.